Ale chciałby się nam dzisiaj dalej dodać, nie tylko skrzypecka, ale zostawił w tylu serca, począwszy od tych, którzy tworzyli pierwsze kapele przedwojenne, jakże piękne, urozmaicały nasz region, po tylu weselach rychu i na wesel moim rodziców grą. Chcemy wspomnieć i Małe Łącko, i Duce Górali Łąckich, i Dolinę Dunajca, i Gorce. To sećko w nos jest i będzie trwało. To sećko niejako sprawia, że jestem bardziej chcony iść tą drogą góralskiego serca. Bo to sprawia, że mam rdzy na tysiąc. Ze sećko inaczej wygląda. Znany naski poeta Stanisław Wąchała tak pięknie napisał: Ej, Łącko, muzycko, ty mi w usach dzwonisz, halniaku niesiono po zielonej broni. Potokach sumiąco, diaboli koronach, w skrzypeckach dźwięcąco, w pistoleckich tonach. W pasterskich nuteckach echa wypisano, wygrono w listeckach ze serca złocono. Ile z tego dronia było w życiu naskiego Franciszka? To tylko naski Bóg da zdanie. Ile z tego umilonia muzycia, tego, co były nazywali wielkowego gronia, tego, co byśmy nazywali też i smutnego gronia. Każdy z nas inaczej spojrzał na naskiego Franciszka. Tylko rodzino, patrzycie jak ukochany babuć, gazda, ojciec, który kochał rodzinę. Bo prawdziwy góral kocha rodzinę i trzyma rodzinę. I jest dumny, bo rodzina to droga Kościoła, jak mówi Jan Paweł II. Taki był Franciszek. A w tych jego przyśpiewkach, gdy chwilę wspomniał o rodzinie, o tradycji, o byciu razem, o szanowaniu starcy, o tym, aby trwać jedną czy drugim, o honorze, a dzisiaj tak jakoś nam obojętnie muszą trzymać ten honor. Bo honor to jest to, co sprawia, że na zewnątrz się płynie haj w niebo na wiersyski. Naski Franciszek jest dalej wielkim złekiem, górą złekiem. Chciałby się powiedzieć, że ta jego piękna dolina zakwitnęła jego kwiatuskiem. Kwiatuskiem gronia, śpiewania, dumy z jego stroju, tych chrześcijanów są. Pamiętamy go przede wszystkim w stroju góralskim. On się da nie wstydzi. Jemu to była tożsamość. Każdy z nas podziwił go, gdy przybywał nam w różnych zespołach. Nie zapomnę sobie, gdy dwa razy w tygodniu przywozili go, aby mógł grać w Góralach Łąckich. Siedził ze zboczu i przygrywał. I wszystko miał tu i w sercu. Jemu nie trzeba było nut pokazywać. To była miłość. To było właśnie zakochanie się, zamiłowanie się. Ale to jest dar Boga. To jest to, co sprawia, że nasze życie odpowiada niejako temu, który nas stworzył. Idąc dalej do naszej myśli, możemy jeszcze bardzo pięknie stwierdzić, że naski Franciszek ukochał sześć ludzi, drugiego człowieka. Taki był wrażliwy, że nie chciał nikomu krzywdy zrobić. A gdy nieraz sobie się nie spodobał, machnął ze skrzypecami i było. Ale my sobie powiedzieli, po co chodzi. Takie było jego dobre serce. To sześć sprawia,
że tak dzisiaj w nas tu dużo jest. Ze szczęścia my są, aby niejako oddać mu nasze bronie i śpiewanie, naszą modlitwę. A dzisiaj tak pięknie jest,